Identyfikator podmiotu SCP-4999. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. Ze względu na niechęć bądź niemożność SCP-4999 do pojawienia się przed więcej niż jedną osobą w tym samym czasie oraz późniejszej, natychmiastowej śmierci każdego bezpośredniego świadka manifestacji, SCP-4999 jest skutecznie samozabezpieczany. Wszelkie doniesienia o manifestacjach SCP-4999 zarejestrowanych przez kamery, zdjęcia i tym podobne należy zbierać, a media konfiskować do analizy. Wszyscy niebezpośredni świadkowie spośród ludności cywilnej mają zostać poddani działaniu amnestyków. Opis. SCP-4999 jest humanoidalnym bytem o nieznanym pochodzeniu i usposobieniu. Jego wygląd fizyczny jest zmienny, przy czym ciemna odzież oficjalna jest jedyną rzeczą niezmienną między manifestacjami. Ze względu na rzadkość zarejestrowanych manifestacji SCP-4999 i bardzo specyficzne warunki, przy których one następują, dostępnych jest niewiele danych dotyczących jego natury lub zamiarów, jednakże jego zachowanie jest takie samo we wszystkich zarejestrowanych obserwacjach. SCP-4999 zamanifestuje się tylko w obecności jednej, samotnej osoby ludzkiej naraz. Do dziś wszystkie zarejestrowane podmioty były w śmiertelnie złym stanie zdrowia, poważnie ranne lub na łożu śmierci, przy czym SCP-4999 pojawia się w pobliżu i w zasięgu wzroku osoby nie później niż 20 minut przed jej śmiercią. SCP-4999 pojawia się wyłącznie, jeśli podmiot jest przytomny oraz pozostaje sam. Nie pojawi się, jeśli podmiot jest w śpiączce, śpi lub jest nieprzytomny. Nie pojawi się również, jeśli podmiot będzie pod opieką, w towarzystwie lub w inny sposób bezpośrednio obserwowany przez inną osobę. Po manifestacji byt usiądzie bezpośrednio przy łóżku podmiotu, jeśli takie meble są dostępne. Jeśli nie, pozostanie stojąc lub usiądzie na ziemi w dowolnej konfiguracji, która umożliwia mu bezpośredni, fizyczny dostęp do podmiotu bez zakłócania spokoju. Po usytuowaniu wyjmie paczkę papierosów z lewej wewnętrznej kieszeni marynarki i zaoferuje jednego podmiotowi. Jeśli podmiot zaakceptuje, SCP-4999 umieści go w jego ustach, wyjmie jednego dla siebie i zapali oba. Jeśli podmiot odmówi, SCP-4999 sam zacznie palić papierosa. Byt nawiąże fizyczny kontakt z podmiotem, zwykle przez trzymanie ręki, kładzenie swojej ręki na ręce podmiotu lub położenie swojej ręki na jego ramieniu. SCP-4999 pozostanie wtedy przy podmiocie, milczący i nieruchomy, dopóki ten nie umrze. SCP-4999 nie był zaobserwowany, angażując się w żadną inną aktywność lub zachowanie i demanifestuje się natychmiast po śmierci podmiotu. Jednakże papieros podmiotu pozostaje, dostarczając jedynego fizycznego dowodu obecności SCP-4999. Do tej pory nie zaobserwowano, aby jakikolwiek podmiot przestraszył się bytu lub stawiał mu opór, a nie próbował zaangażować go w rozmowę, pomimo wielu przypadków, podczas których podmioty przyjęły do wiadomości obecność bytu przez kontakt wzrokowy, dostosowanie postawy w celu odwzajemnienia lub ułatwienia dotyku bytu, wybuchanie łzami zauważając jego obecność lub werbalne dziękowanie bytowi, gdy zaproponowano im papierosa. Osoby dotknięte SCP-4999 mają wiele wspólnych cech. Badanie zidentyfikowanych podmiotów pokazało, że pojawienie się SCP-4999 jest bardzo prawdopodobne, jeśli osoba żyje samotnie, jest niereligijna, jest uboga lub bezdomna, posiada historię chorób psychicznych, jest weteranem wojennym, nie ma historii kryminalnej lub nigdy nie została skazana za brutalne przestępstwo, nie ma obecnie żadnej rodziny przy życiu, jest niezamężna lub nie ma partnera,
ma nieznaczącą lub żadną pozycję w swojej społeczności, nie posiada żadnych znaczących osiągnięć zawodowych lub osobistych, ma niewiele lub brak wzajemnie korzystnych relacji interpersonalnych lub wykazuje cechy i historie życia, które sprawiły, że jest niewyróżniająca się, anonimowa, zlekceważona lub w inny sposób nieistotna, bądź nienadzwyczajna ze względu na standardy jej społeczeństwa. Ze względu na dostępne dane wskazujące, że obserwacja podmiotu uniemożliwia jego manifestacje, a także problemy etyczne, żadne testy dotyczące SCP-4999 nie zostały autoryzowane ani podjęte. Odkrycie. SCP-4999 został odkryty w wyniku jego pojawiającego się statusu jako legendy miejskiej, a nagrania bytu pojawiającego się na kamerach bezpieczeństwa w szpitalach na całym świecie rozpowszechniane były za pośrednictwem internetu i różnych programów telewizyjnych. Mała kampania dezinformacyjna została rozpoczęta, aby utrzymać ten wizerunek, a SCP-4999 został oficjalnie zarejestrowany dnia 27 listopada 1998 roku. W latach następujących po klasyfikacji SCP-4999 dodatkowe badania i odsyłanie do relacji o podobnych zjawiskach sugerują, że choć konkretne dowody na pojawienie się SCP-4999 stały się bardziej powszechne z powodu pojawienia się technologii fotografii i nagrywania wideo w nowoczesności, pisma i artystyczne przedstawienia postaci o podobnych właściwościach, zachowaniu i podobieństwie fizycznym do SCP-4999 istnieją w historii świata, kulturze i mitologii, a niektóre opisy mają tysiące lat. W niektórych przypadkach poprzedzają cywilizację ludzką. Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób kultury przednowoczesne były w stanie wykryć obecność SCP-4999. Badanie w toku.